Chińska księga dżungli jest współczesna, jest, odnosi się do tych spraw, które nas dotykają, bo ten chłopiec wrzucony w taką dżunglę troszkę miejską w naszej realizacji, pełną dzikich bestii, te bestie trochę symbolizują nas dorosłych. I to jest trochę takie pokazanie świata, z jakim młody człowiek musi się zmagać. Wydaje mi się, że Kipling też tak troszkę to napisał. Muzyka jest współczesna, opieramy całą scenografię też na projekcjach. To jest bardzo nowoczesny, multimedialny spektakl, ale też jest bezpośredni kontakt z widzem. Gram postać Mowgliego, zwanego Żabą, to jest to postać bardzo energiczna. W ogóle się nie boi tych zwierząt. Też do powiedzenia coś tu ma. Nie wiecie nic, co w mojej głowie dzieje się. Nie wiecie nic, wolicie tylko budzić się. W takim teatrze się bardzo fajnie pracuje, bo można dokonać czegoś wielkiego. Jak jest się na scenie, to ma się takie uczucie, że ta scena jest tylko dla tej osoby. Wypuśćcie mnie! Nie ma mowy, zawiodłeś nasze zaufanie. Przegapiłeś taką szansę, a mógłbyś zostać królem świata. No! Nie tak się zdobywa świat. Muszę się podłączyć do Wi-Fi'a. Do Wi-Fi.